Siemanko, nazywam się Janusz Lange. Dziś spróbuję złowić jakąś rybę na sanie. Rzeka to akurat nie jest taka super moja specjalność, łowię dużo karpich. Koledzy się śmieją, że dzisiaj karpia nie złowię, no ale spróbuję złowić jakąś inną rybę. Oczywiście spróbuję dzisiaj połowić na top klasie, zanęcie 3-kilogramowej, stworzonej na rzekę. Zobaczymy, jak się ta zanęta sprawdzi. Akurat na rzece, jak mówię, dużo nie łowię, łowię innymi zanętami, ale dostałem dobre wiadomości od kolegów, że zanęta się sprawdza. Przyznam się szczerze, że wczoraj tu trochę łowiłem ryby, połowiłem jakieś tam świnki. Na tą zanętę łowiłem pomieszaną z dużą płocią top golda. Wiem, zanęta, że się sprawdziła. Postaram się dzisiaj też coś złowić. Przygotowałem również 6 paczek gliny. Będę chciał zrobić sobie zanętę taką pół na pół. 10 litrów spożywki, 10 litrów gliny. Duże zanęty, tutaj dużo jest ryb. Dużo sparzonego robaka, dodam atraktor waniliowy, bo wczoraj mi się sprawdził, tak powiedziałem wcześniej. I oczywiście pieczywo fluo. Wszystko postaram się bardzo mocno skleić. Skleję się klejem betonitem. Postaram się zrobić takie ciężkie kulki, łowić tęgo przy dnie, w punkcie. Wczoraj największe ryby złowiłem na stopa, takie świnki około kilograma. Te mniejsze ryby trzeba łowić na pływaka. Zauważyłem, że zanęta, która taka się rozmyje wzdłuż rzeki, rozciąga się ryby, więc bardzo mocno chcę się skleić w punkcie, mieć ryby, no i zobaczymy, czy uda mi się coś złowić. Jak widać po wymieszaniu wszystkich składników, zanęta nie jest za bardzo miałka, nie za bardzo gruba, jest mi się wydaje się taka w sam raz. Spróbuję ją bardzo mocno przemoczyć, tak wcześniej powiedziałem, żeby była ciężka, żeby się strzeliła po dnie, żebym nie musiał ryb szukać po rzece, tylko idzie w jednym miejscu w punkcie. Tak jak wcześniej powiedziałem, przygotowałem się dzisiaj bardzo tęgo, zrobiłem bardzo ciężkie, tęgie kulki, dołożyłem jeszcze żwiru, kulki są bardzo duże, bardzo ciężkie, lekko spłaszczone, żeby mi się nie turlały po dnie. Będę się starał bardzo łowić w punkcie, w jednym miejscu. Mam bardzo płytko, pokażę wam, jaki jest tutaj grunt, koło metra wody, mniej więcej, płyną jakieś różne roślinki, takie trawki, wszystko się czepia. Metr wody, mniej więcej, nie wiem, czy cokolwiek jakąś rybę złowię, tam koledzy powyżej mają dużo większy grunt. Pod nęce się połowimy trochę i zobaczymy. Trochę zanęty sobie zostawiłem na donęcanie. Zostawiłem sobie trochę zanęty bardzo ciężkiej, też ze żwirem. Jak nie będzie ryb, może jeszcze postaram się przenieść, no zobaczymy. Na razie spróbuję tutaj połowić 2-3 godziny. Ja nic nie złowię, bo mam bardzo płytko, może się przeniosę. Zobaczymy, jak tam sytuacja się rozwinie. Świnka złowiona na stopa, złowiłem ją na stopa 30-gramowym spławikiem. Nie spodziewałem się ryb na takiej bardzo płytkiej wodzie. Mam tutaj metr gruntu, mam bardzo mało ryb pojedynczo, ale duże ryby, po kilo. Przed chwilą przegrałem walkę z jedną rybą,
No widać świnki ładne, koło kilograma. Weszły w zanętę. Wszystko się na razie sprawdza. Rzucamy rybki do siatki. Zobaczymy, bo na razie jest druga, ale już miałem tu więcej ryb. No niektóre nie daje się wyciągnąć. Są naprawdę tutaj fajne ryby. Zanęta działa, widać, że ryby przyciąga. Robaki, wszystko jest sklejone, tak jak wcześniej powiedziałem. Mam ryby teoretycznie w kulach, bądź metr za kulami. Nie muszę ich ganiać. Dobrze się skleiłem. Mocny ten betonik. Bardzo dobrze klei zanętę. Poplątam się ze strony. Spróbuję teraz trochę inaczej położyć na przepływankę, może jakimś leśnym spolikiem. Do nęce jeszcze kilka kulek. No ale rybki są, zanęta działa, jak widać. Pokażę Wam, jakim dzisiaj łowię zestawem. Nie wiem, czy to jest dobry, czy niedobry. Mam oliwkę. W ogóle tak, sławik 10,5 grama, Match Pro Sergius, bardzo cienki. Myślę, że takim bardzo cienkim sławikiem, tam gdzie się łowi 15-gramowym, jak jest sławik bardzo cienki, tak ten slim, widać, sławik ma, nie wiem, 3-4 mm grubości, można łowić dużo, dużo lżejszym zestawem. Ta oliwka na stałe zablokowana dwoma śrucinami powyżej, jedną małą śrucinką poniżej, żeby się oliwka po prostu mi nie suwała, nie chcę tego. Dwa małe śruty, 5 cm poniżej, 10 cm pilot, 40 cm przypon, haczyk. W tej chwili już mam, zwiększyłem sobie ten haczyk, biorę duże ryby. To jest haczyk Milo. Używam haczyków Milo AS-ów. Akurat w tej chwili mam tu 18 zawiązaną, na 4, tam 5 dużych, grubych robaków. Jest bardzo dobrym sławikiem. I teraz mam trochę inaczej zrobione, niż nie łowię na rzekach, łowię na puste gumy w środku. Trochę mam to inaczej zrobione. Gumę mam w dwóch, znaczy w trzech elementach. Zawiązaną na końcu plecionką, jakby mi wzięła bardzo duża ryba i ta guma by mi się wysunęła ileś tam metrów, trzeba by rybę scholować, mogę sobie tutaj gumę ściągnąć tak jakbym łowił na pole bunga jak na karpie i można wtedy rybę sobie scholować bardzo blisko brzegu i tu można sobie też regulować na napięcie tej gumy. Guma jest normalnie zakończona, plecionkę sobie tutaj można przymocować, żeby się nie ścięło. I guma jest na końcu, tak jak się łowi karpie, zamontowana na taką plecioneczkę i z takim koralikiem, żeby po prostu się tylko blokowało. Plecionka i zestaw zrobiony na pajączka, czyli duża pętelka, mała pętelka. Są dwie pętelki, duża pętelka i mała pętelka. Dużą pętelkę robimy tak zwaną szubieniczkę. Przekładamy przez oczko, zaciągamy, się trzyma. No nic nie ma tu żadnych, nic się nie dzieje. Chcemy to zdjąć. Zestaw po wędkowaniu, pociągamy za małą pętelkę i zestaw jest zdjęty. A nie ma możliwości, żeby w czasie wędkowania to się sunęło. Bardzo szybki, łatwy, prosty sposób do montowania. Są takie gotowe już w tej chwili, praktycznie każda firma robi takie pajączki. Po prostu guma jest tutaj przemontowana do kawałka plecionki i koralik, żeby się nie zsuwało. I tutaj na końcu, tak jak mówię, ta guma jest przywiązana do plecionki. Plecionka, żeby się nie zsunęła. Dociskamy elementem i można śmiało wędkować. Jeżeli jest bardzo duża ryba, odpinamy sobie tutaj wędkę i gumę sobie ściągamy pod same nogi. Nie trzeba tam ryby ganiać, bo nie daj Bóg wzięła jakaś tam ryba 2-3 kg takiej rzece, to wyciągnie gumy tam 10 metrów. Wtedy nie ma jak tej wędki, żeby tego rybę sięgnąć do podbioraka. Wtedy wypinam bardzo krótko, za tą plecionkę ciągnę, ściągam po prostu plecionkę i ściągam sobie gumę. Tak jakbym łowił karpie na pula bunga.
No cóż, zakończyliśmy łowienie na sanie. Brały fajne świnki, złowiłem około 15-12 takich fajnych świnek. Kilka się urwało, oczywiście największe ryby podpłynęły. Nie dało się ich zatrzymać. Bardzo już zacząłem grubo łowić. Nawet na 16-17 na przyponie, no bo ryby, niektóre w tym nurcie bardzo potężne. Najwięcej ryb złowiłem, tak jak powiedziałem wcześniej, tak sobie zakładałem w kulach. Bardzo ciężki spławik, nawet do 25-27 gram potem zacząłem łowić. Praktycznie prawie, że na stopa trzeba było mocno trzymać, żeby duże ryby brały. Jak łowiłem takim lżejszym spławikiem, puszczałem zestaw, to łowiłem małe klenie, nawet kilka uklejek złowiłem. A potem ciężki zestaw, dużo przegruntowane na dnie. I 5, 6, 7 grubych robaków, gruba żyłka, bo już zacząłem urywać zestawy. Bardzo gruba żyłka, duża przynęta, dużo białych robaków na haczyku, duży haczyk. No i kilka takich ryb większych udało mi się wyjąć. Rzeczywiście największe popłynęły. Myślę, że miałem brzanę, pokonała mnie. Może kiedy indziej się uda ją złowić. Zanęty bardzo fajnie się sprawdziły. Tak jak oczekiwałem, ryby były. Znaczy miałem bardzo płytko, na przykład byłem bardzo sceptyczny do tego, ale nie miałem małych ryb, miałem pojedyncze, duże świnki, kilka kleni i tak jak mówię, no i podejrzewam, że miałem brzanę, no ale nie wyjąłem tej ryby, nie widziałem. Super, zanęta się sprawdza, każdemu polecam taką zanętę na rzekę, żeby sobie zrobił, chcę sobie fajnie połowić. Super.